wszystkich bardzo serdecznie. 43. odcinku konsoli dźwiękowej. Zachęcam do oglądania ich od odcinka pierwszego, tak naprawdę po kolei jechać z tego. Przyjrzyjmy się w pozycji na diagramie. Zaczynają czarne, muszą przegrać. Jeżeli król D8 wygrywają praktycznie wszystkie posunięcia. Najprościej świeci król F6. Król nie może iść w prawo, ponieważ pójdzie w lewo. Król musi iść tu. My idziemy za nim, on idzie tu. My idziemy za nim, on idzie tu. My idziemy za nim i wygrywamy. Wygrywamy. Gdyby w pozycji na diagramie był ruch biały, to również białe wygrywają ruchem król D5. Teraz wiemy, że jeżeli czarny pójdzie gdzieś tam, to zobaczmy, co będzie, kiedy pójdzie na F8. To wygrywa przełom pionem B, więc on nie może iść na F8. A jak idzie na D8, to wygrywa E6 i na król E8 mamy przełom. Król nie może, bo idziemy naprzód i dorabiamy hetmana. A jak to pion dochodzi? Widzimy, że w tej niezwykle ciekawej pozycji czarne przegrały, bo brakowało im przestrzeni. Przesuńmy całą pozycję w dół. Całą pozycję przesuniemy w dół. O, załóżmy, że ruch mają białe. Białe nie mają jak przełamać pozycji. Król D4, król D7, król E5, król E7, król F5, król E7, a sprytny król G5 nie jest wcale taki sprytny. Można iść na E6, można iść na E7, F6, król E6, król D7 i białe nie mogą wzmocnić swojej pozycji. Ustawmy tę samą pozycję z ruchem na czarne. Ruch mają czarne. Znowu się ustawimy jeszcze raz. Stawmy tę samą pozycję z ruchem na czarne. Czarne mają ruch król F6 i pion nie puszcza króla. W poprzedniej pozycji przełom pionkowy wygrywał, bo pion miał blisko. Teraz nic nie pomaga. Król D4, król E6. Król C4, król D7, król B3, no z tej strony nie było przejścia. Król C7, król A4, król D7 i biały król nie może się przejść. Bardzo interesująca w tym zakresie jest końcówka z partii Rubinsteina, której nasz genialny szachista grał białymi. Choć grał genialnie przeciwko Szpilmanowi, to Rudolf Szpilman wygrał.
mają wiarę. Wszystko przegrywa. Największy opór mogą białe zrobić po ruchu. Nasze dowcip polega na tym, że czarny chce zbić pionka F2 wtedy, kiedy biały nie będzie mógł w następnym ruchu zbić pionka G4. Król H6. Względnie najlepsze. A teraz czarne podciągają piona. F5. Król H5. Król D4. Jak widzimy, nie spieszy się zajęcie. Są to pola wzajemnego suspendu. Nikt nie chce tych pól zająć. Król H4. Król D3. Król G3. Król E2. I widzimy, że biały musi stracić tempo, że jeżeli pójdzie, to bije i nie zdąży zbić piona G4. A jeżeli w tej pozycji pójdzie na G2, to czarne grają F4 i za chwilę uzyskujemy lustrzaną pozycję z pierwszego przykładu. Widzimy więc, że w końcówkach pionkowych 2 przeciwko 1 bardzo ważne jest, aby łapać pole kluczowego, kluczowe piona są słabsze, żeby iść królem do przodu, żeby liczyć, liczyć, liczyć. Waga jednego posunięcia jest olbrzymia. Dziękuję wszystkim.